Obwód Ługański pozbawiony łączności. Obwód Ługański bez łączności. Miejscowości pozbawione wody i gazu. W wyniku walk obwód Ługański został pozbawiony łączności, a w wielu miejscowościach nie ma elektryczności, wody, gazu ani telefonii komórkowej, poinformował we wtorek wieczorem szef władz obwodu ługańskiego Serhii Hajdaj. Obwód Ługański w ogóle żyje bez łączności. W wielu miejscowościach, w których nie ma Rosjan, nie ma światła, wody, gazu ani komunikacji mobilnej, napisał Hajdaj na telegramie. Dodał, że Rosjanie nadal ostrzeliwują drogę Łysyczańsk, Bachmut, a walki toczą się również wokół Popasnej i Białogorowki. Według Hajdaja wojska ukraińskie ścigają Rosjan, którzy przekroczyli Doniec Siewierski. W Lubiżnem i Wojewodówce nadal toczą się walki, ale nasza obrona jest stabilna, dodał szef lokalnych władz. Podkreślił, że lokalna administracja ma nadzieję na dostarczenie w ciągu kilku dni pomocy humanitarnej dla 40 tysięcy mieszkańców regionu. Dodał, że obecnie ewakuacja z tych terenów nie jest możliwa, jednak, gdy tylko nasi obrońcy odepchną wrogów na odległość, ewakuacja zostanie wznowiona. Wcześniej we wtorek Rosjanie odcięli główny gazociąg w regionie, w wyniku czego Siewierodonieck został pozbawiony gazu.